Dzień dobry. Tematem dzisiejszym będzie Królestwo Polskie, czyli dokończenie tak naprawdę tematu poprzedniego. Oglądamy. Kiedy już przy okazji tematu poprzedniego wspomniałem o tym, że to car Aleksander I będzie decydował o tym, że Księstwo Warszawskie zniknie z map i że zostanie powołane Królestwo Polskie, to miał już plan w głowie na to, żeby sobie to królestwo całkowicie podporządkować. Jednak na początku dawał on Polakom całkiem pozytywne znaki, że będzie on dobrym władcą i że nie będzie absolutnie nic złego w jego rządach i będzie to, powiedzmy, że bardzo pozytywny okres w historii naszego państwa. Dlaczego tak było? Dlatego, że dał on konstytucję. Nadał ją, czyli będzie to konstytucja oktrojowana. Ale autorem tej konstytucji będzie człowiek wieczny, o którym już wspominałem w poprzednim rozdziale. Będzie to Adam Jerzy Czartoryski i będziemy o nim mówili jeszcze naprawdę wielokrotnie. Będziemy wracali do niego aż do Wiosny Ludów. A tak naprawdę nawet dalej, ponieważ on umrze dopiero w roku 1861, przeżywszy 91 lat. Jak na tamte czasy to całkiem zacny wiek. Ale my do lekcji wracamy. Królestwo Polskie miało być i było monarchią konstytucyjną, połączoną unią personalną z Rosją, o czym mówiłem wcześniej, co oznacza, że car był również królem Polski. Posiadał on z tego tytułu naprawdę bardzo szerokie uprawnienia. Miał inicjatywę ustawodawczą. Sprawował tak naprawdę władzę wykonawczą. Decydował on o polityce zagranicznej, no i wreszcie dowodził on armią. Także generalnie miał pełne spektrum swojej władzy. Minusem było to, że nie był zbyt często w Królestwie Polskim, minusem z racji oczywiście tego, że jest carem, natomiast podczas jego nieobecności w Królestwie Polskim zastępował go namiestnik. Pierwszym i właściwie ostatnim namiestnikiem będzie Polak i będzie to Józef Zajączek, a dokładnie to generał Józef Zajączek. Jednak faktycznym tak naprawdę zarządcą Królestwa Polskiego będzie brat cara, a będzie to niezbyt rozsądny człowiek, będzie to Konstanty Romanow, którego tutaj widzimy, będzie on przez Polaków po prostu znienawidzony. Idziemy dalej do tego ustroju. Władza ustawodawcza należała w tym momencie do Sejmu. Funkcję rządu pełniła taka Rada Stanu, która miała pod sobą Radę Administracyjną składającą się z 5 ministrów. Dodatkowo mieliśmy władzę sądowniczą, która była złożona z niezależnych sądów. Konstytucja Królestwa Polskiego, jak już wspomniałem wcześniej, była tak naprawdę wówczas jedną z najbardziej liberalnych ustaw zasadniczych w Europie. Gwarantowała ona równość wobec prawa, wolności osobiste, wolności religijne, wolność słowa, nietykalność osobistą dla wszystkich mieszkających w Królestwie Polskim. Więc to było naprawdę dobrym początkiem, jednak z czasem ten początek dobry przeobrazi się w coś koszmarnego, ponieważ ani Konstanty, ani car nie będą mieli zamiaru tej konstytucji po prostu przestrzegać, a Polacy będą się buntowali. Ale do buntu to my dojdziemy sobie już przy okazji powstania listopadowego, czyli tematu następnego. Na tą chwilę idziemy sobie do sytuacji społecznej oraz gospodarczej na ziemiach polskich, ponieważ my tak naprawdę w Królestwie Polskim, nie na ziemiach, tylko w Królestwie Polskim konkretnie, będziemy się całkiem prężnie rozwijać. W roku 1825 powstaje Towarzystwo Kredytowe Ziemskie. Ono będzie miało bardzo ważne znaczenie, ponieważ będzie udzielało właścicielom ziemskim dogodnych kredytów, w sensie na dogodnych warunkach i będzie to powodowało rozwój ziem polskich. Co prawda nie tak prężny jak na przykład w Księstwie Poznańskim. Natomiast w gruncie rzeczy można było się tego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego cieszyć, że ono powstało i ludzie, Polacy, bardzo z tego korzystali. Może klimatyzacja nie płakała z radości, natomiast było to dosyć dobrym wyjściem. Takim bardzo istotnym człowiekiem na naszych ziemiach będzie pan, którego myślę, że powinniśmy kojarzyć. Zresztą ma taką bardzo fajną zaczeskę. Coś takiego, o, jakby to były moje włosy. No ja nie mam, więc sobie je gole. Natomiast on nie miał i sobie je zaczesywał. To będzie Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki. Bardzo charakterystyczna postać. Myślę, że można swobodnie sobie to wizerunek tej postaci zapamiętać. On był ministrem skarbu i on bardzo mocno przyczynił się do rozwoju ziem polskich. To z jego inicjatywy powstaje w roku 1828 pierwszy bank polski, którego widzimy tutaj na rycinie i współcześnie. Poparł on również budowę kanału Augustowskiego. Na zdjęciu widzimy współczesność oraz to, co było niegdyś. Także tutaj naprawdę to przyczyniło się do rozwoju ziem polskich. Ponadto wspierał on rolnictwo, wspierał on przemysł, wspierał też oczywiście szkolnictwo. Podobnie zresztą jak ze szkolnictwem, które było wspierane przez Stanisława Staszica, o którym przecież wiemy już dużo, ponieważ mówiliśmy o nim w końcówce klasy drugiej liceum. Staszic wspierał przemysł, ale był też współzałożycielem takiej szkoły akademiczno-górniczej w Kielcach, którą tutaj widzimy
niegdyś oraz współcześnie. Więc one zostały albo odbudowane, albo po prostu w dużej ilości przetrwały i były tylko i wyłącznie gdzieś tam zrekonstruowane do tych pierwotnych, powiedzmy, że rozmiarów oraz wizerunku. Tak naprawdę ten przemysł, który na ziemiach polskich się dosyć prężnie rozwijał, miał takie trzy główne ośrodki i o nich tutaj parę słów należy powiedzieć. W Okręgu Łódzkim rozwijało się bardzo prężnie włókiennictwo, zresztą Łódź była jednym z najprężniej i najszybciej rozwijających się miast w tej części Europy, ponieważ z kilku tysięcy mieszkańców rozwinęło się do kilkuset tysięcy i to też będzie w ciągu 100 lat, żeby była jasność, i to też będzie dosyć dużym i istotnym elementem na naszych ziemiach. Na Zagłębiu Dąbrowskim rozwijał się przemysł wydobywczy i z kolejnymi latami, z upływem kolejnych lat w wieku XIX, będzie on coraz mocniej tutaj odbijał się na, powiedzmy, można powiedzieć, zarobkach tutejszych mieszkańców. Ludzie będą przybywać i będą odczuwali chęć, potrzebę pracy właśnie między innymi w kopalniach. Podobnie było w Zagłębiu Staropolskim, ale tam poza przemysłem wydobywniczym mieliśmy jeszcze przemysł hutniczy, który również bardzo prężnie się rozwijał. Z końcówką lat 30., o czym już mówiłem przed chwileczką, Polacy się coraz bardziej buntowali, ale istniały dwa rodzaje takiej, można powiedzieć śmiało, opozycji. Opozycji, czyli grupy ludzi, która jest przeciwko rządzącym, przeciwko władzy i robi wszystko, żeby tą władzę albo obalić, albo, umówmy się, w jakiś sposób utrudnić jej życie. I tak było z opozycją legalną, czyli z tak zwanymi kaliszanami, ponieważ oni byli z Okręgu Kaliskiego, tak zostali oni nazwani, a są to dwaj bracia, którzy stali na czele oczywiście, tych kaliszan, to jest Wincenty i Bonaventura Niemojowscy. Oni tutaj protestowali przeciwko wprowadzeniu można powiedzieć, że na całym Królestwie Polskim tak zwanej cenzury prewencyjnej. Cenzura prewencyjna to jest takie coś jak kontrola treści przed ich wydaniem. Czyli chcemy wydać coś w gazecie, chcemy napisać książkę, to zanim ona zostanie wydana, to będzie ona musiała być sprawdzona przez określone osoby, czy tam, aby nie ma nic złego na temat władzy. Ponadto Niemojowcy blokowali zmiany w prawie polskim i generalnie ich działalność troszeczkę utrudniała funkcjonowanie Sejmu do tego stopnia, że przestano go po prostu zwoływać. I na tym się kończy właściwie ich działalność. Ale tak jak powiedziałem, to była opozycja legalna. Ta nielegalna z kolei była jeszcze bardziej upierdliwa dla władzy rosyjskiej i taką ikoną właściwie tej opozycji nielegalnej będzie Walerian Łukasiński. To jest major Wojska Polskiego. Założył on na początku Wolnomularstwo Narodowe, następnie przekształcił je w Towarzystwo Patriotyczne i za swoją działalność i po rozbiciu właściwie tych organizacji trafił on do więzienia, w którym spędził 46 lat. I w tych więzieniach on będzie po prostu musiał już umrzeć. Będzie on przewożony z miejsca na miejsce, więc będzie bardzo ciężkie miał życie, natomiast stał się ikoną, stał się twarzą właściwie tej nielegalnej opozycji. I Rosjanie swoją tajną policją coraz prężniej rozwijali takie właśnie działalności nielegalne, opozycyjne na ziemiach polskich. Innym przykładem będzie Towarzystwo Filomatów z Adamem Mickiewiczem, waszym ulubionym zresztą twórcą, chyba, i Tomaszem Zanem, którzy tutaj tworzyli to Towarzystwo Filomatów. Osobno działało Towarzystwo Filaretów, ale najważniejszym i do niego, i właściwie od niego sobie zaczniemy na lekcji następnej, było Sprzysiężenie Podchorążych Piechoty, którym kierował na początku oczywiście Piotr Wysocki. Co jest ciekawe, ten Piotr Wysocki w podręcznikach zazwyczaj ma ten wizerunek, czyli takiego młodego człowieka, co jest troszeczkę nieprawdziwe, natomiast teoretycznie mógł wyglądać on w ten sposób i tak powinniśmy go zapamiętać. Zresztą jedno i drugie zapamiętać, bo w podręcznikach jest różnie, więc żeby się nie zaskoczyć, na sprawdzianie trzeba kojarzyć co i jak. I na tym sobie możemy lekcję powolutku kończyć. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.